Antysemicki skandal w Kaliszu. Prokuratura wkracza do akcji Kalisz. Antysemicki marsz. Prokuratorskie zarzuty dla organizatorów. Prokurator postawił organizatorom marszu w Kaliszu trzy zarzuty, poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskiej, Maciej Meller. Jak podał prokurator, podejrzani Piotr Rok, Wojciech Ojciec, oraz Marcin Ojciec. Usłyszeli zarzuty publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, znieważenia grupy ludności z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej, oraz publicznego nawoływania do popełniania przestępstw przeciwko osobom z powodu ich przynależności narodowej i wyznaniowej. Policjanci z Kalisza i Poznania na wniosek prokuratury rejonowej w Kaliszu w poniedziałek rano zatrzymali i doprowadzili trzech organizatorów antysemickiego marszu w Kaliszu. Antysemickie hasła. Spalony tekst dzisiejsze zatrzymania to wynik analizy materiału dowodowego zgromadzonego w toku wszczętego przez prokuraturę postępowania w tej konkretnej sprawie, powiedział Meller. Uczestnicy wydarzenia, wznosząc antysemickie hasła, przemaszerowali na główny rynek, gdzie spalono tekst statutu kaliskiego, przywileju tolerancyjnego dla Żydów wydanego przez księcia kaliskiego Bolesława Pobożnego w 1264 rok. Zawiadomienie do prokuratury w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa przez organizatorów marszu złożył w piątek prezydent Kalisza.